Niezwykle miło jest nam przywitać się z Państwem. Witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy. Mamy nadzieję na super spektakl. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Gol dla gospodarzy dający im prowadzenie. Pierwsza bramka. No, dzisiaj kapitan zespołu pokazuje kolegom, co to znaczy duch walki. Nie po raz pierwszy błysnął wielką klasą. W drugiej minucie odnotowujemy pierwszego gola w tym meczu. Gera, Badocz, Bodnar. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Kölström. Toivonen. Czyste zagranie. Przejmuje piłkę. Gera. No i przejęli w ostatniej chwili. No, sędzia przerywa grę. Rzut wolny. W ostatniej chwili przejęli. Torgele. Gwizdą kibice, nie lubią takiej gry na czas. Torgele. Cały czas leży na murawie. Gera. Wspaniale przechwycił. Larsson. Popatrz, Włodek, wyglądało to poważnie, ale na szczęście udało mu się wstać. Byłoby naprawdę źle, gdyby musiał zejść z boiska. No i wybija, ale piłka wciąż w polu. Melberg. Larsson. Bodor. Zdążył w ostatniej chwili. Gera. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Przeciwnicy przejmują piłkę. Ostre wejście, ale wszystko fair. Odebrał przeciwnikowi piłkę. Ładne wejście, przejęcie piłki. Przywilej korzyści, no i czekamy na strzał. Pozwolił grać dalej, ale teraz dobra decyzja, jest gwizdek. Strzał, ale prosto w rywala. Może być groźnie. No, nie mogą się przebić. No, nie będzie bramki. Jest spalony. Melberg. Nerwowo, ale wybija. Gera. Torgele. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Ryzykowna, ale udana interwencja. No, to będzie stuprocentowa szansa. I będą mieli rzut rożny. Dobrze uderzył głową. Och, nie trafia. Chyba za bardzo podszedł pod tę piłkę. Ładna akcja, skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Nie było czasu do namysłu, wybija piłkę w aut. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny.
Gera. Pusti. Niełatwo jednak przedrzeć się przez obronę rywala. Dobry przechwyt obrońców. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Gera. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Kölström. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca, który odebrał piłkę. A jaka bramka! Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Gera. Pusti. No przejął, ale nie opanował piłki. Ryzykownie, ale udanie. Bodnar. Pusti. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Łatwa strata w pojedynku z obrońcą. Niełatwo odebrać mu piłkę. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Larsson. A udało mu się odebrać piłkę. No i Ibrahimowicz. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Pierwsza połowa już za nami. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Juchas. Bodor. Dobrze w pole karne. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Larsson. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. No ładnie, czysto teraz zablokował rywala i ten jest poza linią. Bodnar. Juchas. Ładne podanie. Czy to wykorzysta? Tuż, tuż obok bramki. Z ogromną łatwością ograł obrońców. Jednak troszeczkę pogubił się przy strzale. Dobrze, do przodu.
Piłka wyszła na aut. Wygrywa pojedynek z obrońcą. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Svensson. No udało się przejąć. Pusti. I będziemy mieli wrzut z autu. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Rozpoczną od rzutu wolnego. Żółta kartka dla najlepszego strzelca w drużynie. Trener musi wybrać, ryzykować grę z nim, czy też zmienić go na wszelki wypadek. Toivonen. Svensson. Larsson. Ma szansę dograć w pole karne. No, po tym twardym starciu strata piłki. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Spójrzmy na tego piękne uderzenie. Hat-trick to jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie, wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. Czas ucieka nieubłaganie, druga połowa, słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie zespół do walki. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. I teraz stawiają wszystko na jedną kartę, zdecydowali się na taktykę bardziej ofensywną. Svensson. Toivonen. Ibrahimović. Melberg. Larsson. Po raz kolejny w dzisiejszym meczu niecelne podanie tego zawodnika. Bodor. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Out! Za chwilę rozpoczną od rzutu. Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. Kölström. Larsson. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo! A teraz Ibrahimović. Kölström. Toivonen. Próbuje wślizgiem. No, prawie, ale nie opanował piłki. Larsson. Svensson. Gera. Vadoč. Ładne podanie. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Kapitalnie broni. Przegrywają i muszą ruszyć odważniej do przodu, bo czasu coraz mniej. Zdecydowanie masz rację. Powinni postawić na atak, bo bronić przecież nie ma czego. No doping taki jak gra. Wspaniały. Rzeczywiście są w świetnej formie i fani potrafią to docenić. To będzie podwójna zmiana.
O takich zagraniach powiadał klasyk: ty do mnie, ja do ciebie. Tak, grają dzisiaj rzeczywiście precyzyjnie. Wszystko jak z nut. No i Ibrahimowicz. Ładnie uwolnił się spod opieki. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Gera. Uwaga, zacentrował w pole karne. Kolejny raz udanie interweniuje. Naciskał obrońca, ale bezskutecznie i będzie szansa. Kolejny gol, można powiedzieć, że jest to pogrom. Mimo że prowadzą, zdobywają jeszcze jednego gola, jak widzimy powtórce. Z przyjemnością oglądamy dzisiejszą grę. Zdeklasowali rywali. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Puszki. Dobrze dograł. Oddał piłkę. No strzela! Ależ wspaniała bramka. Ta bramka, którą oglądamy w powtórce, niewiele zmieni w ich sytuacji. Na ogół mówi się, że jest to gol honorowy, ale bardziej w tym przypadku trzeba powiedzieć gol na otarcie łez. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Badocz. Kölström. Wychodził tam sam na sam, podniesiona chorągiewka, no i mamy spalonego. Pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Kölström przechwyt, ale nie opanował. Puszki. Koniec spotkania. Ale to była kapitalna gra. Coś niesamowitego. Szkoda, że to już koniec. Dzisiaj żaden zespół na świecie nie byłby w stanie ich zatrzymać. Byli w takiej formie. Brawo. Było nam miło spędzić z Państwem ten czas. Żegnają Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Thank you.